mamy to, mamy, zrobiliśmy z samochodu Passata 1.9 TDI króla polskiej wsi przetwornicę prądową. Jest prąd! Dzięki takiemu małemu ustrojstwu nasz samochód może się stać agregatem prądotwórczym. Cześć wszystkim na kanale Jak to robię. Jak widać, idziemy do Passata, lecz w dzisiejszym odcinku nie będzie recenzja Passata 1.9 TDI króla polskiej wsi, lecz z tego samochodu zrobimy prądnicę do zasilania mojego ogrzewania centralnego. I jesteśmy we wnętrzu, a dokładniej rzecz biorąc przy sercu tego samochodu, w komorze silnikowej, a najważniejszym elementem dla nas będzie akumulator. Z niego pobierzemy sobie prąd do tej oto przetwornicy, która przetworzy nam 12 V na prąd zmienny 230. Teraz sobie tutaj to wszystko oczywiście pomierzymy. Zaraz za pomocą tych tutaj kabelków, które widać, podłączymy się do akumulatora. Krok po kroku Wam to pokażę. Mamy to. Udało się podłączyć przetwornicę prądową. Jak widać, jest ona podłączona do akumulatora. Pamiętajcie, by przewód dodatni najpierw podłączyć do przetwornicy, a dopiero potem do akumulatora, bo jeżeli zrobimy na odwrót, no to przez przypadek, jak dotkniemy któryś z elementów karoserii, który będzie podłączony do uziemienia masy, możemy zrobić zwarcie. Więc pamiętajcie, żeby ostrożnie to podłączać. Jest jeszcze jedna opcja, którą pokażę chwilę później. Tak to wygląda na chwilę obecną. I pamiętajcie także też, by samą przetwornicę też nie kłaść na elementach metalowych pojazdu. Najlepiej jakąś przygotować matę gumową lub też na elementy plastikowe, tak jak ja zrobiłem to tutaj. Tak to wygląda. Tutaj jeszcze miernik, multimetr, który pokazuje, ile mamy aktualnego, jaki aktualny jest stan naładowania. A tak wygląda połączenie z moim agregatem. I mamy to, mamy tą wtyczkę, więc sprawdzamy, jakie jest na niej napięcie. Wsadzam oczywiście przy kamerze, żeby nie było. Uważajcie też, żeby nie zewrzeć ze sobą sond pomiarowych. Mamy wynik, trochę się światło odbija. O, mamy wynik po wsadzeniu 229, prawie 230. Tyle, ile powinno być, więc jest sukces. Mamy to, mamy, zrobiliśmy z samochodu przetwornicę prądową, a dokładniej rzecz biorąc to zasilanie dla naszej kotłowni. Jest prąd z samochodu, a dokładniej rzecz biorąc przetwornica dostarcza mi tutaj prąd, który zasila komputer mojego kotła. Pompę obiegową, która działa prawidłowo, jak słychać. Dwa sterowniki, o których już w moich poprzednich filmach mówiłem, które odpowiednio sterują pompą do ogrzewania ciepłej wody użytkowej, która teraz jest wyłączona, bo jest osiągnięta temperatura 80 stopni, jak i też pompą od podłogówki. Jak widać, podłogówka chodzi jak należy. Pompa uruchomiona, nie chce mi zooma złapać, bo ciemno. Tak więc działa ta przetwornica i można śmiało jej używać. Ale to jeszcze nie koniec. Jak widać, za pomocą tej jednej przetwornicy zasilam także sterowanie do podłogówki, a dokładniej rzecz biorąc do rozdzielacza, który otwiera i zamyka przepływ na moją podłogę. Przetwornica prądowa, jak widać, uruchomiona. Cały czas chodzi, wszystko się tam jest uruchomione, wszystkie pompy. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o temperaturę kabli, no to są zimne. Można śmiało ich dotknąć i się nie poparzyć. Za chwileczkę sprawdzimy, jakie jest napięcie na akumulatorze, bo te początkowe już znaliśmy. W trakcie, gdy dochodzi do obciążenia przez tą prądnicę, napięcie na akumulatorze wynosi 12,22 V. Więc pobór jest naprawdę niewielki. No i oczywiście, jak widać, samochód nie jest uruchomiony. W razie potrzeby, gdy napięcie to będzie spadać poniżej 12 V,
Można sobie to oczywiście nadzorować. Można odpalić nasz silnik, który będzie dostarczał nowego prądu do naszego akumulatora, a akumulator na przetwornicę do naszej kotłowni. Jeżeli chodzi o spalanie, no to w przypadku 1.9 TDI, gdy będzie on sobie chodzić na wolnych obrotach, tylko stał, jest to gdzieś w granicach pół litra na godzinę. Więc spalanie takie jak prawdziwego agregatu, który jest przeznaczony właśnie do tych celów. Ktoś kiedyś mi mówił o moim poprzednim filmiku, że ta prądnica nie da rady pociągnąć w całej kotłowni. Widać, się myliliście. Dobrze to obliczyłem, działa. Więc naprawdę polecam ten sposób. Szczególnie teraz, gdy mamy takie, a nie inną sytuację. Te wichury, które powodują zerwanie linii energetycznych. Naprawdę taki prosty patent na każdą trudną chwilę się naprawdę przyda. Dzięki takiemu małemu ustrojstwu nasz samochód może się stać agregatem prądotwórczym. I z tej strony, jak widać, posiada przyłącza prądu z akumulatora. Na filmiku prędzej pokazywałem, jak podłączyć. O, tak to wygląda. Śruba z nakrętką, do której dokręcamy dostarczony przewód. A właśnie jeszcze te przewody Wam pokażę. W przetwornicy prądowej dostarczone są oto takie kabelki, które już widzieliście w akcji. Podłączałem je do akumulatora, ale oprócz tego możemy jeszcze podłączyć przetwornicę prądową do gniazda zapalarki w naszym samochodzie. W nowszych pojazdach można już nie spotkać tych gniazd, lecz w większości pojazdów jeszcze one są, więc można je wykorzystać. Jak widać, kable te są cieńsze, bo w sumie te dwa kable mają grubość prawie taką jak ten jeden, a związane jest to tym, że z tego gniazda, jeżeli użyjecie prąd dostarczając do przetwornicy, możecie pociągnąć maksymalnie gdzieś tam 1 amper. Więc jeżeli będzie potrzebna większa moc dla przetwornicy, nie będzie tym przewodem możliwości uzyskania większej mocy, dostarczenia większego przepływu prądu. Dlatego dla pewności i bezpieczeństwa lepiej zastosować grubsze kable, jak widać, bezpośrednio podłączone do akumulatora, co umożliwi uniknięcie nam jakichkolwiek problemów, jeżeli chodzi o przepływ prądu. Co dalej w przetwornicy? Jeżeli chodzi o drugą stronę, no to mamy możliwość podłączenia uziemienia tym oto tutaj, tą oto piękną, ładną śrubką, jeżeli ktoś chce. Oprócz tego gniazdo, które znajdują się właśnie chyba tutaj czujniczki, które jeżeli nie poczują, że nie ma włożonej wtyczki, to nie puszczają napięcia na styki. Dopiero po wsadzeniu wtyczki zauważyłem, że napięcie na stykach się pojawiło. No i dwie diody informujące o stanie. Jeżeli chodzi o zieloną diodę, no to że wszystko ok, może działać, ale i czerwona też informuje nas o problemach, jeżeli chodzi o przetwornicę. Pod spodem dodatek, jeżeli ktoś by chciał jeszcze sobie swojego telefona podładować, aby obejrzeć mój filmik, jak to zrobić, no to może wykorzystać tutaj to złącze do ładowania telefonu. Tak tutaj dla śmiechu, dla beki to powiedziałem. Oprócz tego mamy włącznik główny, pstryczek, którym załączamy pracę przetwornicy. Jeżeli patrzeć na materiały, no to powiem szczerze, nie ma tragedii. Tutaj mamy jakąś jeszcze tabliczkę znamionową dla tych, co się znają. Mogę Wam powiedzieć, że standardowa moc tej przetwornicy to jest 500 W. W piku potrafi ona uciągnąć 1000 W, czyli jeżeli byśmy potrzebowali jakąś większą moc na rozruch, na przykład jakiegoś urządzenia, to wtedy do 1000 W ta przetwornica potrafi dostarczyć chwilową moc. Moc ciągła to jest 500 W, jeżeli chodzi o mój model, bo można kupić też lepsze modele, które mają lepszą moc. Jeżeli chodzi o ten, co ja wybrałem, dla mnie on wystarcza. No i by móc wykonać z naszego samochodu agregat prądotwórczy, za pomocą przetwornicy przemienimy napięcie stałe 12 V na 230. Pokazywałem Wam to już przed chwilą.
a jaką moc dobrać? Najlepszym sposobem jest oczywiście policzenie zapotrzebowania prądowego naszych elementów w kotłowni. Jeżeli mamy pompy, sprawdzamy ich dane, specyfikacje. No i jeżeli chodzi o moje pompy, no to jedna pobiera 36 W, druga z tego co pamiętam 40 niecałe i jedna 22. Więc same pompy potrzebują 100 W, jeżeli będą wszystkie trzy naraz chodziły. Oprócz tego mam wentylator, który przy pełnej mocy prawdopodobnie pobiera gdzieś z 50 W. Plus siłowniki na rozdzielaczach sztuk 8. Każdy z tych siłowników pobiera według producenta po 4 W. No i jak jest kotłownia, to nie może zabraknąć sterowników. Czy to tych, czy też tego. Więc moja cała kotłownia będzie pobierać plus minus 200 W, 200-300, no niech już będzie nawet te 300. Dla bezpieczeństwa ja tutaj właśnie się zaopatrzyłem w 500 W przemiennik, inwerter prądowy, więc mogę śmiało podłączać całą instalację. Powinno to udźwignąć. Oczywiście trzeba pamiętać, aby nadzorować stan akumulatora, ale dopowiem Wam ciekawostkę, że to urządzenie też posiada w sobie wbudowane zabezpieczenie, by nie rozładowywać nadmiernie akumulatora. Jeżeli o to chodzi, no to tutaj będzie on rozładowywał do prądu 9,8-10,2 V na akumulatorze. Dodatkowo jeszcze posiada wbudowany informator dźwiękowy o niskim napięciu na akumulatorze. Jeżeli chodzi o nasz samochód, no to nie warto tak nisko go zjeżdżać, ponieważ nie odpalimy naszego pojazdu. Dlatego lepiej, gdy już będziemy schodzić poniżej 12 V albo w granicy 12 V na akumulatorze, warto uruchomić silnik, aby doładować nasz akumulator. Wybierając inwerter prądowy, jeżeli chodzi o prądnicę, pamiętajcie, że nasze kotłownie, a w szczególności te nowe pompy, potrzebują napięcia identycznego jak w gniazdku. Jeżeli o to chodzi, no to szukajcie takich przetwornic z napisem Pure Wave, czyli czysta fala, ponieważ te tańsze przetwornice produkują przebieg prostokątny, co jeżeli chodzi o pompy obiegowe, nie jest do końca wskazane, bo może dojść do ich uszkodzenia, w szczególności pomp elektronicznych. Ale oprócz tego takie napięcie potrzebuje na przykład lodówka z agregatem, klimatyzator, maszyna do szycia, mikrofala czy ekspres do kawy lub zamrażarka lub też inne podobne urządzenia. Jeszcze powiem Wam, co kotek, ten kotek ma w środku, czyli pokaż kotku, co masz w środku. No i jak już mówiłem, jest to, posiada on czystą sinusoidę, funkcję soft start, czyli po spokojnego startu nie strzela od razu prądem, funkcję PWM, czyli modyfikację szerokości impulsów, odpowiednie dostosowanie ich. No i jak widzieliście, włącznik z informatorami LED-owymi, wbudowane systemy ochronne, przeciwprzeciążeniowe i przepięciowe, zabezpieczające przed zwarciami, zapobiegające głębokiemu rozładowaniu akumulatora oraz zbyt wysokiej temperatury pracy, ponieważ to urządzenie może pracować w temperaturze maksymalnie do 40 stopni. Jak widać, po to tyle żeberek na nim, by właśnie jak najlepiej oddawał swoją temperaturę na zewnątrz. Dlatego w przypadku, gdy będziecie gdzieś to w nasłonecznionym miejscu wykonywali, podłączali, pamiętajcie, aby osłonić to urządzenie przed promieniami słońca. I to wszystko w dzisiejszym filmie. Dziękuję, że zostaliście do końca. Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, nie zapomnijcie dać łapkę w górę i zasubskrybować kanału. A oglądaliście kanał Jak to robię? Zapraszam Was na następne odcinki na moim kanale. Tak więc cześć, hej, do zobaczenia.